Witam na konferencji prasowej po meczu Obrona Radom Świg Nowy Dwór Mazowiecki. Jako pierwszy poprosimy o ocenę trener Patryk Drewnowski, Świg Nowy Dwór Mazowiecki. Jak pan to widział? Ocena meczu. Myślę, że ten mecz jest... przebieg tego meczu jest konsekwencją tego, co się działo w ostatnich dwóch tygodniach. Czyli nasz zespół doświadczył tylu ciosów, które nadchodziły z różnych stron, że dzisiaj jesteśmy po prostu w dołku takim mentalnym, ponieważ dzisiaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o samo spotkanie, no to my mamy bardzo klarowne sytuacje do zdobycia bramki. Myślę, że no nie da się bardziej mieć klarownych sytuacji, bo wychodzimy w pierwszej połowie dwa razy praktycznie sam na sam z bramkarzem. Nie jesteśmy w stanie umieścić piłki w siatce, a tak naprawdę przeciwnik strzela bramkę po pięknym strzale, ale po prostu za nikogo się nie zastanawiał, dostrzał źle zgranej naszej piłki. I tutaj na pewno przy 0-1 w kolejnym meczu jest ciężko zawodnikom o taką chłodną głowę. Wiem, jak to potrafi spętać nogi, jak to potrafi utrudniać podejmowanie decyzji na boisku, no ale trzeba powiedzieć, że my dzisiaj źle nie gramy, tylko po prostu te wszystkie sytuacje, które my tutaj jakby przeżywamy przez ostatnie dwa tygodnie, powodują to, że jest ciężko taki mecz wygrać. Dzisiaj jest nam na pewno ta wygrana bardzo potrzebna. No, a z drugiej strony musimy wiedzieć, że teraz nie będzie łatwiej, tylko każdy kolejny mecz to na pewno jest duży ciężar gatunkowy i my nie możemy przysnąć nawet na chwilę, bo w drugiej połowie strzeliliśmy bramkę na 1-1 po bardzo dobrym znowu okresie gry. No i tak naprawdę pozwoliliśmy przeciwnikowi tylko raz wejść na naszą połowę i tam byliśmy zbyt biedni, zbyt pasywni i przeciwnik nam przyjął drugą bramkę. Więc na pewno jest bardzo duży niedosyt, ale musimy. I tutaj pewnie to jest właśnie moja rola zawodników, żebyśmy byli w stanie im pomóc, podnieść przede wszystkim tą głowę, bo jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie zespołu, to dzisiaj nie można im nic zarzucić. Było dużo determinacji, dużo chęci do tego, żeby uzyskać lepszy wynik. Jeżeli chodzi o samą organizację gry, tutaj też nie było dużo problemów, ale po prostu potrzeba tą kropkę na tym postawić i być lepszym od przeciwnika o jedną bramkę. Dzisiaj po raz kolejny to nam się nie udało. Pan trener Mateusz Dudek. Panie trenerze, w dzisiejszym meczu nie było marginesu błędu, bardzo mało margines błędu. Jeden błąd i sytuacja dla kości. Zdecydowanie, ja tutaj się zgodzę z opinią trenera co do przebiegu gry. Były też fragmenty, gdzie potrafiliśmy przejąć piłkę i bardziej kontrolować spotkanie w pierwszej połowie, ale było to już zdecydowanie za mało. Druga połowa za bardzo daliśmy się zepchnąć w defensywie, ale też mamy swoje tutaj kadrowe problemy i dzisiaj pech jednego z naszych zawodników był szansą dla Eryka, który strzelił bramkę, miał asystę, więc tutaj rzadko chwalę indywidualnie, ale na pewno zasłużył na brawa. Cały zespół zasłużył na docenienie za to, że bardzo ograniczoną kadrą w tamtym tygodniu 3 mecze w tydzień cały czas mamy bardzo wysokie temperatury, to na pewno nie ułatwia grać na wysokiej intensywności, a mimo wszystko tutaj staramy się trzymać ten poziom. Więc czas gra na naszą korzyść, bo będą wracali zawodnicy kontuzjowani, będziemy się zgrywać i mam nadzieję, że będziemy wygrywać jak najwięcej spotkań.